Idziemy? Idziemy, chodź. Bierzesz. Mamy wojsko. Dobrego meczu. Święto lokalnego futbolu, mnóstwo kibiców na trybunach, świętowanie awansu, a na boisku najlepszy sędzia świata, sędzia, który prowadził dwa finały, finał Ligi Mistrzów, finał Mundialu, czyli Szymon Marciniak. Prezesie, chyba nie ma lepszej reklamy dla takiej lokalnej piłki niż to, co dzisiaj tutaj widzimy. Dzień dobry, witam serdecznie. Wydaje mi się, że nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że to jest wydarzenie bez precedensu. Szymon Marciniak, najlepszy sędzia świata, który niedawno sędziował finał Mistrzostw Świata oraz finał Ligi Mistrzów, sędziuje na boisku podlaskiej A-klasy w meczu Turośnik Kościelnej z GKS-em Rudki. Także to jest wydarzenie. Widzimy olbrzymie zainteresowanie na trybunach, widzimy święto, widzimy fan, widzimy jak się ludzie bawią, ale z drugiej strony też możemy podziwiać Szymona, bo okazuje się, że z tych wielkich stadionów, z tych pięknych boisk, z tych nazwisk piłkarzy, z którym jest na co dzień, może przyjechać do A-klasowego zespołu, w naszej podlaskiej A-klasie może gwizdać i robi to bardzo dobrze. Widać autorytet, widać spokój, ale widać też zainteresowanie publiczności. Właśnie, mnóstwo kibiców, niewątpliwie Szymon Marciniak, jeden z ambasadorów polskiego futbolu, być może obok Zbigniewa Bońka czy Roberta Lewandowskiego. Zdecydowanie tak. Tej postaci nie trzeba nikomu przedstawiać. Wszyscy go znają nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale też na świecie. I wszyscy go cenią. Cenią go również za to. Nie tylko za to, że jest bardzo dobrym sędzią, ale przede wszystkim też normalnym, dostępnym człowiekiem. Tutaj możemy powiedzieć, że w dniu dzisiejszym zakończyły się wszystkie rozgrywki. Możemy pogratulować zawodnikom ŁKS 1926 Łomża awansu do trzeciej ligi. Będziemy im kibicować, trzymać za nich kciuki. Hetman Tykocin, który awansował do czwartej ligi po wielu latach nieobecności. Turośnianka, która już przed tym meczem miała zagwarantowany awans. Jeżeli patrzymy na to, co się dzieje w podlaskiej piłce, możemy być dumni z tego, bo zarówno piłka nożna trawiasta, jak i futsal są na wysokim poziomie. Jagiellonia Białystok jest klubem rozpoznawalnym wszędzie, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Brakuje nam troszeczkę drugiej siły takiej na trawie, jaką były do tej pory Wigry Suwałki. Mam nadzieję, że Wigry się odrodzą, a teraz będziemy kibicowali też zawodnikom ŁKS Łomża, którzy tak jak powiedziałem, awansowali w dniu wczorajszym do trzeciej ligi, ale też tradycje, które mają historyczne, pokazują, że tam rzeczywiście drzemie potencjał i liczymy na to, że w wyższej lidze też będą grani. W przyszłym sezonie trzy podlaskie drużyny w trzeciej lidze. Pierwsza taka sytuacja od, jeżeli dobrze liczę, trzech lat, kiedy były rezerwy Jagiellonii, KS Wasilków i Olimpia Zambrów i Ruch Wysokie Mazowieckie. To były cztery drużyny, ale też liga była znacznie większa niż obecnie. Jak pan ocenia szanse tych drużyn na utrzymanie się, bo do tej pory wiadomo, że różnie z tym bywało? Myślę, że w przyszłym sezonie żaden z zespołów, które będą się znajdowały na tym poziomie rozgrywkowym, nie będzie miał problemów z tym, żeby zachować status trzecioligowca, a po cichu będziemy kibicowali zespołom, aby awansowały troszeczkę wyżej. Prezesie, dziękuję bardzo i życzę dobrego meczu. Dziękuję bardzo. No i oczywiście dla koleżanki gratuluję awansu do kręgówki. Oglądał pan finał Ligi Mistrzów? Oczywiście. Widzi pan różnicę między emocjami? Emocje są takie same. Ja też nie, dlatego to jest piękne, że piłka potrafi nas łączyć, czasami jest inna oprawa, inny stadion. Może więcej być kibiców, może być ładniejsza infrastruktura, ale emocje mamy te same. Tu chłopaki grają, bo kochają piłkę, nie grają za jakieś wielkie pieniądze. Tam trochę piłka jest zepsuta, ona jest wyrafinowana. Tu nikt nie oszukuje, no może poza moimi przypadkami dzisiaj jakichś lekkich symulacji, ale umówmy się, no po to jest sędzia, żeby takie rzeczy wyłapywać. Także ja lubię wracać do korzeni, tam gdzie zaczynałem. Niedawno były dzieciaczki, dzisiaj rano było w Warumowie też amatorzy. Tutaj trochę lepsi amatorzy, także no fajnie, piłka nas łączy i tego się trzymajmy. Ci ludzie przyszli tutaj w dużej mierze również dla pana. No, ma pan naprawdę świetny teraz moment. Dwa finały największe, a więc Mundial, Liga Mistrzów.
i Puchar Tymbarka w piątek, finał też, także, także mamy wielkiego szlema. No tak, no to jest w życiu sędziego jest różnie. Były wzloty, były upadki. Myślę, że jestem na tyle doświadczonym sędzią, że naprawdę byłem już na topie, byłem na szczycie. Później troszeczkę był słabszy moment. Też dzięki temu człowiek nabrał troszkę pokory, myślę. Życie jest jakie jest, to też troszkę pokazało, że czasami trzeba upaść, żeby później wstać. Ja zawsze powtarzam, prawdziwego faceta poznajemy po tym, ile razy wstanie, ile razy upadnie. Ale tak jak mówię, te słabsze momenty też nauczyły troszeczkę bycia bardziej empatycznym pewnie, bardziej wrażliwym na wszystko. I życie chyba dzisiaj troszeczkę oddaje to, co czasami po drodze zabiera. Podlasie jest wspaniałe, ja naprawdę mam tu tak wielu przyjaciół, fantastyczni ludzie i jak widać tutaj niemożliwe nie istnieje, bo zrobiliście wszystko, żebym ja tutaj był. Za to szalenie dziękuję, bo to jest miłe mieć tylu kibiców, tylu dzieciaków przede wszystkim wokół nas. Jestem, a myślałem jeszcze dzisiaj rano, że to jest niemożliwe. Także dziękuję za miłą zabawę. Gdzie było najlepiej panu sędziować? Tak szczerze, miła atmosfera. Mistrzostwa świata, finał Ligi Mistrzów, czy tutaj? Jak chce pan usłyszeć, że na fajnie jest tutaj, to tutaj. Ale słuchajcie, to nie jest tak. Ciężko jest wybrać jedno miejsce, bo każde jest specjalne z innego powodu. Ciężko porównać cokolwiek z finałem Mistrzostw Świata. Ogrom bogactwa, jakie tam było zrobione i sposób, w jaki grały drużyny, to był kosmos. To był najlepszy mecz i najtrudniejszy, jaki sędziowałem w mojej karierze. Finał Ligi Mistrzów, dopięcie, że tak powiem, całego sezonu. Trochę zepsute, nie będę ukrywał, bo trochę rysa na tym finale nie cieszył mnie tak ten medal, jak pewnie gdyby cieszył, gdyby nie te wydarzenia sprzed finału. A tutaj no jest fajnie, cieszę się, bo ten sezon jest niesamowicie udany i na pewno będę pamiętał, gdzie go skończyłem, a skończyłem go w Krośniance z wami tutaj i dziękuję bardzo, dziękuję za miłe okrzyki, za uśmiechy. Muszę uciekać, bo kolejne obowiązki. Wszystkiego dobrego.